Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No Ameryka znowu płonie. W Ameryce znowu są kryształowe noce, znowu podpalane sklepy, rabowane szaber. Wszystko dlatego, że jak nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o skrobanki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, skrobanki. W Ameryce komuniści przekonali dużą część ludności, że jest konstytucyjne prawo, że jest dużo konstytucyjnych praw. Każdy normalny rozumie, że jest prawo do wolności wypowiedzi, prawo do posiadania broni, prawo do własności prywatnej, tego rodzaju rzeczy, które każdy rozumie, że to powinno być. Ale komuniści tłumaczą, że są inne prawa. To znaczy mówią, że nie ma prawa do posiadania broni, nie ma prawa do posiadania własności prywatnej. Wprost przeciwnie. Mówią, że jest prawo do posiadania domu, że jest prawo do lecznictwa za darmo, że jest prawo do pensji bez pracy. No i teraz doszła ta skrobanka. No, kretyni w Sądzie Najwyższym w Ameryce prawie 50 lat temu, bo w 1973 roku doszli do wniosku, że temat skrobanek to reguluje państwo Stany Zjednoczone Ameryki na poziomie federalnym, czyli Waszyngtonu, a nie Stany. No bo do 1973 roku no to było tak, że każdy stan, w zależności od tego, co obywatele decydowali, no bo obywatele wybierają swoich reprezentantów, no i reprezentanci później ustanawiają prawo, także każdy stan miał w zasadzie prawo takie, jakie obywatele żądali. No i była taka sytuacja, kiedy był Roe versus Wade, no i tam była kobieta, która w zasadzie poszła do Sądu Najwyższego, powiedziała, że w jej stanie ona nie może mieć skrobanki, no i Sąd Najwyższy przyszedł i ustanowił, że skrobanki no to mogą być od 22, nawet do 22 czy 24 tygodnia płodu. No co to znaczy? No 24 tygodnie, no to po 4 tygodnie, no to by było 6 miesięcy, tak? Także skąd się wzięło te 6 miesięcy? No 6 miesięcy, no to doszli, Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że płód, no to jeszcze nie jest dziecko, no i że płód nie przeżyje na zewnątrz, dlatego jeżeli nawet by się urodził, czy opuścił ciało matki, no to i tak by nie przetrzymał, no to do tego momentu można sztucznie to usunąć. No i od tego to się wszystko zaczęło, że to jest amerykański, że to jest konstytucyjne prawo bazowane na 14 poprawce, że musi być prawidłowy proces, że każdemu obywatelowi przysługuje prawidłowy proces legalny. No i właśnie w jednym z tych stanów to tak się wszystko odbyło. No i teraz o co to chodzi? No teraz Sąd Najwyższy się wziął za to. No i był przeciek, bo ktoś wypuścił notatkę z tych dyskusji, luty-marzec, no to w Sądzie Najwyższym tam dyskutowali, no i mieli taki wstępny pismo, bo oni się tam komunikują, wymieniają. Sąd Najwyższy ma 9 sędziów i sędzin. 9, czyli liczba nieparzysta. I teraz jest 5 konserwatywnych za tym, żeby unieważnić tą decyzję z 1973 roku, to nawet i tu jest cały ten bałagan, no bo w zasadzie Sąd Najwyższy to nie będzie unieważniał skrobanek, także jeżeli ludzie tam krzyczą, że skrobanki będą nielegalne w Ameryce i Amerykanki będą musiały jeździć do Czechosłowacji czy tam do Szwajcarii, no to nie jest prawda. To chodzi o to, że Sąd Najwyższy cofnie tą idiotyczną decyzję upaństwowienia skrobanek i wróci z powrotem do decyzji stanowych. No a stany jak to stany. Każdy stan będzie inny. W zasadzie w niektórych stanach, no to w Virginii, to oni są na tyle nienormalni, że gubernator proponował, że skrobanka może być godzinę po urodzeniu dziecka.
Jak to można powiedzieć coś takiego i zrozumieć, że dziecko, że płód po opuszczeniu matki jest już dzieckiem, no i wtedy godzinę jest na zastanowienie na matki, czy zlikwidować to dziecko, no to jest makabra. No większość stanów, no to pozwala na te skrobanki do 15 tygodnia życia. No to 15 tydzień ciąży, no to można powiedzieć, że to są brak czterech miesiączek, tak? Także jeżeli kobieta nie krwawi 2 tygodnie po zajściu w ciąży, później 6 tygodni, później 10 tygodni, później 14 tygodni, no to większość ludzi, nawet sporo normalnych, czy tam republikanów, czy konserwatystów nie walczy aż do tego stopnia, ta skrobanka się odbędzie. Dlaczego w wielu tych stanach decydują się na 15 tydzień? No 15 tydzień to jest wtedy, kiedy już technicznie, medycznie można na ultrasound, na tych dźwiękowych maszynach wyczuć bicie serca. No i to jest to, co tam decyduje w wielu tych stanach, że jak już serce bije, no to już jest szansa, że to już jest życie. No i mówią, że do tego momentu, że po tym momencie już nie ma skrobanek. No oczywiście wariatki wyskakują, mówią, że trzeba pozwalać na 5., 6., 7., 8., 9., 10. miesiąc. Kretyn Biden wyszedł i teraz ostatnio mówił, że jako katolik, że jako syn boski, syn, no on nie powiedział coś takiego, no ale wyszedł i zaczął tłumaczyć, że jako katolik on czuje, że prawo do skrobanek musi istnieć. No i ten przeciek jest nieprawdopodobny, dlatego że Sąd Najwyższy, no kto to mógł zrobić, tak? Kto jest beneficjentem, kto korzysta z tego, no. Tak jak wspomniałem, 9 sędziów i sędzin, 5 jest konserwatywnych. Jak to się odbywa? No sędziowie są nominowani przez prezydentów i prezydenci są wybierani co 4 lata, na 4 albo 8 lat. No i w zależności jak tam ci sędziowie umierają, no bo to jest dożywotnie. Teraz ostatnio to jeden komunista zrezygnował, ale pod warunkiem, że wyrazi zgodę na to, kto będzie jego zastępcą. Także to też jest jakiś idiotyzm. No ale w każdym razie z tego wstępnego opisu, no to 5 konserwatystów było za tym, żeby wypchać z powrotem te prawa do Stanów, żeby Kongres, żeby Ameryka, żeby Waszyngton nie nakazywał centralnie jak Moskwa, tylko po prostu Stany Zjednoczone są i w Stanach Zjednoczonych każde z stany osobne sobie decydują, jak będą decydowali o skrobankach. No oczywiście z praktycznego punktu widzenia, no to faktycznie będzie tak, że wszystkie te kongresy stanowe nie zdelegalizują podróży skrobankowej do następnego stanu, czy do 3 stanów będą przelatywały przez granicę. Czegoś takiego nie będzie. No ale stan sam w sobie, no to będzie mógł zdecydować. No Kalifornia to jest na tyle komunistyczna, że powiedziała, że będzie płaciła za skrobanki z całych Stanów Zjednoczonych, tam, że ktokolwiek tam przyjdzie, zapłacą za skrobankę, za hotele i tak dalej. No ale ten przeciek jest ważny, no bo jednak pokazuje, co komuniści są skłonni zrobić. Ktoś to wszystko wyciekło, no i o to chodzi, żeby jeden z tych 5 sędziów się załamał, tak, czy sędzin, żeby po prostu się poddali, żeby dali się zaszczuć, żeby dali się zakrzyczeć. No i co to spowoduje? No to spowoduje to, że te przecieki będą następne, no bo no i takie steroryzowanie, no to w zasadzie podważa
powagę Sądu Najwyższego, no bo jeżeli tłuszcza, jeżeli tłum, jeżeli komuniści są w stanie wyjść na ulicę i rozbijać szyby, zrobić noce kryształowe i sąd się poddaje, no to wtedy już nie ma demokracji. To jest po prostu, to jest, nie jest kraj prawa, to jest kraj po prostu przymusu komunistycznego. No i to jest bardzo poważna sprawa. No i to zachęci inne wycieki, żeby cel osiągnął środki. No ale to komuniści amerykańscy przez ostatnie 6 lat, no to w zasadzie dla nich to cel uświęca środki. Te wszyscy komuniści z Antify, wszyscy ci, którzy się nazywają antyfaszyści, no ale to są komuniści. Od 100 lat już właśnie komuniści walczą z normalnymi ludźmi kijem, tak samo jak i faszyści walczą kijem. I to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim. Dużo tych lewaków, no to mówiło, że Brett Kavanaugh, no to on był, doszedł do, znaczy był nominowany, no i został sędzią. No to teraz komuniści mówią, że jak on się postawi w Sądzie Najwyższym, no to oczyści tą swoje imię. No z Kavanaugh, no to była taka sytuacja, że tam przychodziły jakieś kobiety, oskarżały go o gwałty, jakieś sfabrykowane rzeczy. No i nikt nie został skazany za to. Teraz taka komunistka, czarna lewaczka będzie sędzią, jak jeden z sędziów odchodzi. No niektórzy mówią, że to ona wypuściła ten przeciek. No ktoś musiał być bardzo odważny, no bo jeżeli wypuścił to, no to mogło to zrobić albo tych czterech lewicujących sędziów, albo ktoś z tych urzędników, z tych biurokratów. No ale to jest wielkie ryzyko, to ryzykować swoją robotę, swoją pracę, swoją pensję w imię ideologii komunistycznej, no to jest coś strasznego. No. Czarownica Nancy Pelosi z Kalifornii, no i Chuck Schumer, czyli przywódca większości w Senacie amerykańskim, on nie mieszka w Izraelu, mieszka w Nowym Jorku, no to jak zwykle oni zaczęli używać tej sytuacji, że jakakolwiek tragedia jest dobra do wykorzystania dla swoich celów. No i oni mówią, że to będzie, że taka decyzja przez Sąd Najwyższy, że odwróci tą decyzję z 1973 roku, no to jest najbardziej wstrętna i najgorsza, jaka może być, i najgorsza decyzja w historii sprawiedliwości w Ameryce. No, tak jak mówię, to jest jedyne, co oni zrobią, to powiedzą, Stany mają prawo i Stany zawsze miały prawo. 50 lat poprzedni sąd źle zrobił, że zabrał to prawo z pojedynczych Stanów. No, komuniści teraz starają się znowu znaleźć jakiś punkt zapalny, bo to w listopad, no to już jest maj, to zostaje tylko czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik. No i tam drugi wtorek listopada będą wybory. No i oni chcą odciągnąć opinię społeczną od tych swoich wpadek. Te wszystkie wpadki, galopująca inflacja, cała ta sytuacja na Ukrainie, która jest konsekwencją Afganistanu, no to to wszystko pokazuje, że oni są zdesperowani i to wszystko pokazuje, że jest bardzo źle. Szef John Roberts, czyli ten główny szef sędziów, poprosił tego szeryfa, tego marszala tam w Sądzie Najwyższym, żeby przeprowadził jakieś śledztwo, zobaczył, kto to mógł zrobić, ale to raczej na razie jeszcze nie dojdą. Prawdopodobnie będzie to niemożliwe, żeby ustalić, no ale co najmniej mogą wziąć iść i złożyć
poprosić o zeznania wszystkich pod przysięgą. No i wtedy jak złożą pod przysięgą i się okaże, że kłamią, no to będą dosyć duże konsekwencje. No ale instytucja jako taka, instytucja sprawiedliwości, no zaczyna być atakowana. No, upaść to raczej nie upadnie. No i teraz jest pytanie, czy powinni opublikować całą tą decyzję. Oczywiście, że powinni opublikować jak najszybciej. No i zdecydowanie nie powinni zmieniać zdania. Zaszczucie i zagłuszanie po prostu by doprowadziło do tego, że demokracja amerykańska by upadła. No. Lata 70. były gorące, lata 2022 też są gorące. Ten podział pomiędzy komunistami i konserwatystami coraz bardziej się pogłębia. No ale myślę, że po prostu tych szaleńców po stronie lewicy jest za dużo. Mam nadzieję, że ci centrowi, umiarkowani demokraci zaczynają patrzeć dosyć zdrowo na całą tą sytuację. Wszystko się zmieni. Także nie wierzcie, że skrobanek w Ameryce nie będzie. Skrobanki, jak na całym świecie, były, będą, były, są i będą. No tyle tylko, że ludzie muszą się zgodzić, ile tych zlikwidowanych czy brakujących miesiączek można zaadoptować. No, lewacy mówią wszystkie do 9 miesiączek, Sąd Najwyższy powiedział 5-6, sporo normalnych stanów mówi 3-4. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. I nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o bardzo często zdemonetyzowanych filmików. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, cztery miesiączki nie jest wystarczająco. Ile razy można się spóźnić na pociąg, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, no na ten pociąg, kiedy ciotka już nie przyjeżdża, no to każda kobieta chyba powinna mieć pojęcie o tym, że nie ma tego, co dalej przesuwać. No to już naprawdę, jeżeli kobieta jest w piątym, szóstym, siódmym czy ósmym miesiącu i chodzi z tym brzuchem i dochodzi do wniosku, że trzeba zrobić skrobankę, no to jedyne co jest kto na tym korzysta, no to są te agencje skrobankowe. Oni później sprzedają te płody na kawałki, sprzedają na przeszczepy i tak dalej. To jest makabra, to jest jakaś makabra. To naprawdę do momentu bicia serca dużo ludzi powie, że no tragiczne, no ale jest jak jest. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, do czego doprowadziliście. W Virginii chcą godzinę po urodzeniu. To jest nienormalne. Mam nadzieję, że też uważacie, że każdy stan indywidualnie i jego obywatele powinny decydować o prawie w swoim własnym stanie. Przepraszam, bo to są Stany Zjednoczone Ameryki. Zdrowia dla normalnych.